Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie! Gdzie ten mały ciulek? Jego już nie ma! Kłaczek. Mam nadzieję, że czekaliście na mnie. Dzień dobry wszystkim. Tu ja w końcu, pan Misiu może do was przemówić. A jak coś, ja nie jestem Urhara. Urhara poszedł, okej? Jeśli ktokolwiek napisze komentarz, ale to jest Urhara, nie proszę go poprawić w tym momencie, okej? Ale wracając, Urhara zniknął na parę minut, więc to jest doskonały moment, żeby zaprosić was wszystkich na mój kanał. Tak, otworzyłem własny kanał, gdzie będę wrzucać przeróżne filmiki. Będzie mi miło, jak wejdziesz. Proszę, masz w opisie linkacza. Wbijmy więcej subów niż Urhara. To będzie ciężkie. I teraz jak wam o tym mówię, to już wskoczył filmik na kanał, więc wbij i w komentarzu napisz, co byś chciał jeszcze zobaczyć. Poza tym zza ramienia Urhary często widzę komentarze, że chcecie powrót gacza. U mnie będzie gacza. Okej, wracając. My się pisie, dzisiaj wejdziemy sobie na Discorda Urhary, zobaczę jakie memy ze mną robicie. Dobra, jesteśmy. Powiem wam szczerze, że wszystkie te memy, które nie są związane ze mną, to w ogóle mnie nie obchodzą. To niech sobie komentuje Urhara na swoich odcinkach. Dzisiaj ja chcę znaleźć jakieś... Co to jest? Co to jest? Powitajcie pana Morharek, kto mnie tak skrzywdził? Nie łączcie mnie z tym rudym debilem. Widzowie? Pan Misiu. Rel. Właśnie takich obrazków i memów szukałem. Dobry mem. Cringe. Ja i Urhara jesteśmy cringe'owi w chuj. Ale tobie nie dam tej rangi. To jest specjalna ranga dla mnie i Urhary. Ktoś, co ty? Przecież pan Misio cię nie prześladuje. Tymczasem pan Misio. O co chodzi? To ja! I to moja emotka. Widzę, że na tym Discordzie jestem bardziej lubiany niż ten rudy cfel. Urhara, pan Misio to przytulanka, maskotka kanału. Urhara, pan Misio to byt wyższy, czyli tysiącletnia dziewczyna anime. Dokładnie tak, pan Misio to tysiącletnia anime dziewczyna. To jest jedna z moich form, ale kiedyś wam pokażę moją ostateczną formę. My serduszko, kiedy Urhara odpowiada na mój kom na live. Słuchajcie, wbijcie na mój kanał, to ja wam będę odpowiadał na kanale, w komentarzach. Będę wam dawał serduszka, ale mną szastał ten ciul. Też chcę potańczyć. Pan Misio, kiedy Urhara nie wylosuje kalesonów. Słuchajcie, mam zajebisty pomysł. Nie będziemy dzisiaj grać w Yandere Simulator, ale odpalimy sobie po prostu tę giereczkę, żeby raz spróbować wylosować kalesony. Bo słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Urhara was oszukiwał. Ja nigdy nie losowałem kalesonów, to on zawsze je losował. Ja tylko zakrywałem mu oczy. Coś czuję, że to będzie najbardziej cringe odcinek na kanale Rudego. Zamknę oczy. Uwierzcie mi na słowo, że mam w tym momencie zamknięte oczy, my się pysie. I... Random majteczki, co wypadnie? Czy mam więcej szczęścia niż Urhara? Sprawdźmy, przekonajmy się. I 3, 2, 1, tutaj. Nie mam więcej szczęścia niż Urhara. Kurwa! Dobra, słuchajcie widzowie, czas rozpocząć festiwal cringe'u. Ktoś stworzył jakąś historyjkę w gacza, w której to ja jestem bohaterem. Urhara i tajemnica pana Misia. Jaką niby mam tajemnicę? Poza tym, że jestem tysiącletnią anime dziewczyną, która podbije kiedyś cały ten świat. Kłaczek. Ogląda Urharę. Zaraz, zaraz. Skoro pan Misio jest psem, to czemu nazywa się pani Misio? Co? Bo jestem bytem wyższym. Już wiele razy to tłumaczyłem. Jestem psem, jestem anime dziewczyną i niedźwiedziem. To niby jestem ja, ale tu jest dwóch ja. Dlaczego tu jest dwóch ja? Co? Ja jestem ładniejszy niż te postacie, które są tutaj na ekranie. To jest pan Misio. Ja jestem pan Misio. A nie te podróby jakieś dziwne. Ale on jest psem. A to jest pan Misio, który jest misiem. O co w tym chodzi? Ja nie rozumiem. Wiem co zrobię. Słucham. Co takiego zrobisz? Chyba jestem za... Ale słuchajcie, u mnie na kanale nie będziemy bać się cringe'u i postaramy się robić jakieś duże zasięgi. Zróbmy tak, żeby Urhary dupa bolała po paru miesiącach. Okej, moja droga koleżanko. Co zamierzasz później zrobić? Zmniejszyła się. Bardzo logiczne, oczywiście. Chociaż chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby mówić, że coś jest logiczne albo nie. Weszła w laptopa, wyszła innym laptopem.
Oczywiście, że tak. Jasne. Jasne. Wyskoczę za... Co? Ja nie rozumiem. Jak tam jest? Zajebiście. Powiesił mnie na półce z książkami. Okej. Po co tak skakać po tych fotelach? Jakaś koleżanka włamała się na chatę komputerem. Zostałem powieszony na szafce na książki. Urhara gra w Doki Doki. Wygląda jak połamany Pokémon jedzący ciasteczka. To moje ciastka. A to ja. Tylko, że ja jestem dużo ładniejszy. Oddawaj pana misia. Może... Dlaczego? Dlaczego to wybrałem? Na kanale będę komentował jakieś gacza, ale... Ale... Zróbcie ze mną jakieś fajne historyjki, proszę. I będzie gacza na kanale. Ale muszą być fajne historyjki. Spróbujmy, żeby nie były aż tak cringe'owe. Ja w was wierzę. Urhara zawsze tak mówi, ale ja w was naprawdę wierzę, bo mam wrażenie, że mnie polubicie dużo bardziej niż Urharę. Chwilę później to ja... To ja wyłączam to. Dobra, słuchajcie, my się pisie, bo ja się jeszcze przystosowuję do tego nowego ciała. I tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, ale... Słuchajcie, bo na moim kanale właśnie pojawił się już odcinek. W sensie, jak teraz oglądacie ten, to na moim kanale też jest już odcinek. Tymczasem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcineczek ze mną wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka. I dobijmy więcej lajków niż normalnie Urhara dobija na swoich filmach. Tymczasem popatki i zapraszam was na mój kanał. Pa pa, pa pa, my się pysie, pa pa.